Dzisiejszy film przedstawia sterownik silnika BLDC, który zbudowałem na potrzeby sterowania silnikiem, który wykonałem z przerobionego alternatora samochodowego. Ten sterownik składa się z dwóch modułów. Z modułu wykonawczego, to jest moduł mocy, który składa się z sześciotranzystorowego mostka trójfazowego kluczującego uzwojeniami stojana. Tutaj to są też rezystory tworzące bocznik do pomiaru prądu. I dodatkowo jeszcze tranzystor kluczujący, który jest sterowany przebiegiem PWM, czyli przebiegiem z modulacją szerokości impulsów i służy do regulacji średniego napięcia zasilania tego mostka. Te tranzystory to są tranzystory MOSFET, takie dosyć mocne, 100-amperowe. I mostek jest sterowany tutaj z tego modułu. To jest główny moduł kontrolno-sterujący, w skład którego wchodzi procesor sterujący. To jest procesor firmy Microchip PIT16F877. Driver trójfazowy, który steruje tymi tranzystorami kluczującymi. I dwa pomocnicze drivery. Jeden driver steruje tym tranzystorem MOSFET, który reguluje napięcie podawane na mostek, i drugi driver, który za pomocą tego tranzystora steruje prądem wzbudzenia podawanym na wirnik tego silnika. Ten moduł kontrolny, oprócz podstawowej funkcji generowania sygnałów komutacyjnych do przełączania uzwojeń stojana w oparciu o sygnał z halotronów, i posiada jeszcze szereg funkcji kontrolno-zabezpieczających, to znaczy zabezpieczenie przed oczywiście przeciążeniem prądowym tego układu mostka, układu wykonawczego, zabezpieczenie przed startem silnika w warunkach podania pełnego napięcia, żeby uniknąć udaru prądowego, udaru momentu. No i oczywiście funkcje diagnostyczne, czyli sprawdzanie stanu drivera, kontrola napięcia. No i tak jak mówię, to jest centralny taki moduł sterujący. No i teraz możemy sobie zobaczyć, ja tutaj dla testów wyjście tego mostka podłączyłem sobie na takie rezystory testowe połączone w gwiazdę. No i możemy sobie zaobserwować przebieg na wyjściu tego. O, przebieg wygląda w ten sposób. W tej chwili widzimy, że napięcie na wyjściu tego mostka jest kluczowane. Oczywiście nie ma w tej chwili podłączonych żadnych halotronów, a to napięcie jest kluczowane dlatego, ponieważ w oprogramowaniu jest zawarta taka procedura automatycznego kluczowania kolejnych faz. W sytuacji, gdy upłynie czas takiego timerka. To jest taka funkcja, która zabezpiecza mostek przed tym, żeby nie było podane napięcie cały czas na jedną fazę w sytuacji na przykład zatrzymania silnika, gdzie nie ma impulsów z halotronów. No i to zabezpiecza przed utknięciem. Silnik będzie cały czas próbował przez powolne podawanie sekwencji na fazy będzie próbował ruszyć z bardzo małą prędkością, czyli taki rodzaj rozruchu synchronicznego. No i w tym momencie, jeżeli uda mu się ruszyć, no to dostanie sygnał z halotronów i timer jest w tym momencie wyłączony i sterowanie odbywa się już na podstawie tylko i wyłącznie sygnałów sterujących z halotronów.
Także tak to generalnie wygląda cały układ. No i zaraz to będziemy podłączać pod alternator i zobaczymy, jakie będą efekty tej całej zabawy.